Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, za jej wstawiennictwem skierujmy nasze prośby do Pana Boga i wołajmy. Módlmy się za Kościół Święty, by na wzór Maryi był najlepszą matką dla wszystkich ludzi, a zwłaszcza dla biednych i grzeszników. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszego biskupa Piotra, by cieszył się umacnianiem wiary i życia chrześcijańskiego w diecezji. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za małżonków, aby każde dziecko przyjmowali z radością, ufając opatrzności Bożej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za dzieci zagrożone śmiercią jeszcze przed urodzeniem, aby im pozwolono żyć i kochać rodziców swoich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rolników siejących ziarno w ziemię, by mogli z ufnością oczekiwać plonów swej pracy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, aby Maryja mogła nas nazywać mądrymi dziećmi swoimi. Panie Boże, wysłuchaj naszych modlitw, które zanosimy do Ciebie w święto Narodzenia Najświętszej Dziewicy i przyjdź nam z pomocą w wielorakich naszych potrzebach. Przez Chrystusa naszego Pana. Do ołtarza zbliża się procesja z darami. Bogu z Jego darów plon niesiemy czysty, owoc ziemi rąk naszych. Płonące świece, które przyniosą parafianie z Krajkowa, przypominają nam o płomieniu wiary i miłości w naszych sercach. Bochen chleba połączony z ziaren przypomina nam, abyśmy w codziennym życiu stawali się pokarmem dla bliźnich. Przyniosą go mieszkańcy Raciąża. Warzywa i owoce przyniosą mieszkańcy Uniecka. Wydała je ziemia dzięki trosce Ojca w niebie. Miód
owoc pracy pszczelego roju zostanie przyniesiony przez parafian Siemiątkowa. Ziarno zbóż na zasiew przyniosą parafianie z Rogotwórska. Niech dobry Bóg sprawi, aby wrzucone w ziemię wydało plon podczas przyszłych zbiorów. Kwiaty, które cieszą nasz wzrok, przyniesione przez parafian z Gralewa, są znakiem uwielbienia Boga przez świat, który stworzył. Wino i wodę przyniosą parafianie z Gradzanowa. Połączone na ołtarzu staną się krwią Chrystusa przelaną na drzewie krzyża. Hostia i pomunikanty przyniosą mieszkańcy Drobina. Staną się one pokarmem dającym życie ciałem Jezusa Chrystusa. I my wszyscy obecni na uroczystości odpustowej w tym czasie złóżmy na ołtarzu nasze dary duchowe. Niech będzie to miła Bogu ofiara. Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech nas wspomaga w swojej dobroci Twój Syn Jednorodzony, który rodząc się z dziewicy nie naruszył panieństwa matki, lecz je uświęcił. Niech on oczyści nas z grzechów i uczyni naszą ofiarę miłą Tobie, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Pan z wami. Serca. Zasilimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.